Podróże z Maciejem, ja jestem Maciej. Witam wszystkich na kolejnej przygodzie. A to wycieczka rowerowa dookoła Tatr. Rowerowy szlak wokół Tatr to około 230 km przygody mającej swój start i koniec w Nowym Targu. Główna pętla jest zlepieniem wielu szlaków. Trasa jest zróżnicowana od dedykowanej ścieżki rowerowej aż po jazdę główną boczną drogą. Oznakowanie jest kiepskie, ale widoki niepowtarzalne. To jest widoczek, powiem wam, taki, o którym marzyłem będąc w Tatrach na rowerze, że go zobaczę. Jadąc przez Słowację miałem przed sobą rozległy, płaski teren, a na horyzoncie wyrastały strzeliste szczyty Wysokich Tatr. Na trasie spotkałem słowackie miasteczka, górskie, zielone lasy, rześkie rzeki. Moja wyprawa to jazda z pełnym osprzętowaniem biwakowym. Sytuacja na szlaku tego nie wymaga, ale walory przygodowe całego wypadu na pewno się umnożą. Przed wyjazdem miałem obawy co do podjazdów, które trzeba pokonać. Okazało się, że większość z nich ma łagodne nachylenie, a organizm szybko przyzwyczaja się do nowych warunków. Większym zmartwieniem okazało się słońce i konsekwencje tego, co jadłem i piłem. No to jest swojego rodzaju cel wycieczki, żeby dojechać dość wysoko, żeby zobaczyć polskie rysy od słowackiej strony. To był odcinek Zabójca. Teraz będzie zjazd. Przy pokonywaniu Tatr rowerem cieszy każdy widok i każda zdobyta przełęcz. A wypite w nagrodę piwko upamiętnia smaki słowackich krajów. Ale jeżeli ten Gerlach, to naprawdę jakby wulkan wygląda. Najwyżej wjechałem na około 1350 metrów nad poziomem morza, z kolei najniżej byłem na około 600. Idzie kryzys. Po tym kurwa żwirku to ja do jutra tam nie dojadę. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć cały arsenał tatrzańskich szczytów. Zobaczcie, trzy korony, błyszczą w słońcu. Zmieniłem nieco trasę pod koniec wyprawy, wjeżdżając przy okazji na malownicze, choć miejscami tłoczne Velo Dunajec, które przebiega przez Pieniny i dalej Doliną Dunajca. Na szczegółową relację zapraszam na serię odcinków z tejże wyprawy. Szlak wokół Tatr i Velo Dunajec.